Siemko, witajcie, z tej strony Dawid, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, w którym chciałabym wam przedstawić, co się zmieniło w moim akwarium, zbiorniku, która ma welonkę, która sobie przesiaduje. Wszystko wam dzisiaj opowiem, zostawcie łapeczkę w górę, jak będzie wam odcinek podobał. No to zaczynajmy, czyli tak, co się zmieniło? Zmieniło się to, że kupiłem lepszą pompkę, bo tamta pompka dałam do akwarium, które były małe inne rybki. Myślę, że też widzieliście z tego odcinek. No, ale kupiłem lepszą. Dlaczego? Żeby filtrowała więcej wody. I żeby tylko to trwało tylko 10 minut, żeby rybka nie musiała stresować się. Co się tu jeszcze zmieniło? Zmieniło się to, że dodałem do podłoża, pierw usunąłem roślinkę. Pierw usunąłem roślinkę, która była, już wam to pokazywałam. Nie wiem, ale była jedna taka roślinka. Taka sztuczna, którą już usunęłam, dlaczego? Żeby rybka miała dużo miejsca dla pływania i dałam jej też takie mniejsze kamienie, ona sobie czasem je, nie wiem dlaczego, ale na spokojnie, bo później je wypluwa. No. Co jeszcze tu się zmieniło? Zmieniło się to, że ona urosła. Ciągle jej fajnie karmię, daje jej odpowiednie rzeczy. Woda jest przestana u niej. No fajnie ona tu ma i dałem jej jeszcze te tutaj przezroczyste kamienia, żeby ładnie to wyglądało. No. Dobra, już będę się z wami żegnać. No, taki na szybko pokazywniczy odcinek. Chciałam wam pokazać, co się zmieniło w welonki. No, ja już będę kończyć odcinek, ale czekajcie. Jeszcze chciałbym wam pokazać ten większy troszkę zbiornik. Czekajcie. Dobra, tu jest ten na mój... ten zbiornik z neonami, jeden z jednym neonem i z jakimiś tam jeszcze rasami. Tu strasznie kolorowe są, dlatego fajnie. Tu też dałem im te kamyczki. Dobra, ja się będę żegnał z wami, z welonką, z wszystkimi. Dobra, ja już będę się żegnał. No i dobra, do następnego odcinka. Pa, pa.